Rejestrując się w platformie gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox i zapraszam Was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w grze Watch Dogs. W dzisiejszym odcinku dalej kontynuujemy naszą historię w świecie hakerów, zaczynając misję wielkimi, wszelkimi niezbędnymi środkami. No bedbug this time. I'm going in alone. Seen the layout, I know the room. A rack's in there somewhere, and it won't take him long to realize I'm coming. He knows what I'm after now. This time I leave with everything. Zajmę się do Rosji Fremont. Już widzę tutaj zajebiście dużo przeciwników, ale to chyba nie są wszyscy, mam takie wrażenie. Aż tam mamy dotrzeć. Tutaj mamy przy bramie pierwszego przeciwnika chyba. Nie brałbym na razie tego skanera, bo wydaje mi się być niepotrzebny, skoro mamy tutaj odsłoniętych przeciwników. There's a computer inside that... it's okay. I really don't care. I was just trying to make some small talk. Dobra, fajnie zabiłem tutaj dwóch przeciwników. Na razie można by powiedzieć, że wszystkich musimy sprzątnąć z tyłu, żeby sobie fajnie wyczyścić teren. Muszę jedynie uważać na tych snajperów, bo oni mogą nas zdemaskować niestety. Ostatni chłop, fajnie zastrzelony. Przydatną opcją jest właśnie to zatrzymywanie czasu, bo ono nam daje tak jakby podświetlenie tych przeciwników, mam takie wrażenie, bo świecą się trochę, więc to jest na pewno przydatna opcja. Raz by się przydało, kurczę, tych snajperów pozabijać, ale może być problem z tym chyba. Zabity, o kurde, zmysł snajpera. Teraz to się zbytnio nie popisałem. Tamten dostał czy nie? Bo przez chwilę nie było w ogóle pokazanego nic. Tam jest duży przeciwnik. Niestety tak. No to może być problem, ale mamy tutaj ID-ki zbliżeniowe, niby kurde tylko. A jeszcze raz podejście drugie. Teraz to już musiał dostać, ale nic, kompletnie nic mu się nie stało. Masz ID-ka, gnoju. Już? Ja nie spodziewałem się, że tak fajnie nam to pójdzie, ale na szczęście zadziałało tak jak chciałem. Nie! No nie gadaj, no bestia, naprawdę przerzut. Myślałem, że chłopa wywaliło. No i zajebiście, posiłki jeszcze. Nie zestrajcie się przypadkiem. Nie mamy ani bomb, ani niczego. Do dupy ta gra jest, Imo. Meet the Viceroys. Rack's got a different approach to controlling the streets. Well, that's slightly terrifying. Youth today, huh? Damn, they just keep coming. You sure you want to go in there? I don't want to go in there, but I have no choice. That's your problem. You don't realize there's always a better deal out there. You get stuck in these little adventures that never end well for you. You done? For now. But just a little... stupid piece of... You missed, Jordy. Yeah, you got the easy job. Dobra, mamy tutaj Jordiego u góry, nawet go nie zauważyłem, ale na szczęście coś tam chyba niby robi. Kolejny granacik, tak w razie W. Fajnie oberwali, chyba. Nie. Dobra, dostał kolejny. Jeszcze tutaj mamy dwóch, ale nie wiem, gdzie jest ten duży skurwysyn, który przeżył wybuch zasranej bomby zbliżeniowej. To jest chyba największy problem, jeżeli chodzi o tych przeciwników. No dajcie, wychylajcie, gnoje.
Champik i już wyczyszczony teren. No to weźmy sobie, nie wiem, tłumik i będzie chyba git. I co my tutaj mamy? Nie wiem, jakieś przejście, do którego zaraz się udamy. Nie mamy tutaj chyba nic do zebrania, niestety. Claire, can you get this door open? We're working on it. T-Bone's got an idea. Yeah. They're running my encryption on the security doors. It's kind of hard to finagle remotely, but your Wonder Girl here? She just had a damn good idea. If you can cut power to that door, it's gonna default to the base code for about half a second. And you know the base code? Yep. I wrote the damn algorithm. Let's give it a whirl. Wybierz to zaćmienie i naciśnij G. Aha, o to chodziło. Spoko. To jest sporowa sprawa, że nam to tak gra ułatwia podpowiedziami. Pomimo tego, że już, no, chyba 13 albo 14 godzin gry mamy. Nawet nie wiem, czy jest opcja w ogóle wyłączenia tych podpowiedzi, ale skoro nam tak gierkę ułatwiają, to czemu mam narzekać? Granacik rzucony. Chyba strąbałem. Nie, jednak fajnie to wyszło. Chociaż nie, ten przeżył. Ora, tak jak jest strąbana, no. Chłop przeżywa cały magazynek pistoletu na klatę. Tylko headshotem jestem ich w stanie zabić. Ora, u góry nie wiem jakich mam zabić, ale chyba tutaj nie potrzebuję. Nie potrzebuję chyba wszystkich zabijać, no chyba nawet nie potrzebowałem. Aha, bo muszę tutaj jeszcze, no właśnie, windę zhakować, żeby pojechać do góry. Albo na dół chyba. Nie, do góry, dobra. O cholera. Dobra, wyłaź gościu. Nie ma tutaj nikogo na tym piętrze. Jest jeden. Dobrze, spojrzałem na minimapę. A teraz jak tam się dostać? Właśnie chyba tędy. Mamy wszystko pełne, niestety. Mamy bomby do wytworzenia. Niby mamy, ale trochę mało ich. Dałoby się, kurczę, znowu dojść do tego sklepu. Chyba ich załatwiłem. Mamy coś do podniesienia. Co to jest? Granaty odłamkowe, super. Mega srąbałem tutaj akurat to maksy, bo miałem mało HP, poza tym zasrany czarny ekran mam ciągle, bo ciągle bawię się tymi kolorkami, ustawieniami jasności. Co my teraz tutaj odblokowaliśmy? Nie wiem, ale chyba zaraz się przekonamy. Ora, ja tak nie mogę grać, dajcie mi chwilę, bo ja naprawdę czarny ekran widzę momentami, więc muszę znowu rozjaśnić, żeby było wszystko w porządku. Dobrze, że mam opcję takiego szybkiego zmieniania, bo inaczej byłby problem. I widzicie, granat na nim praktycznie nic nie zrobił. Położył się na glebę i tyle. Teraz trzeba by tych pomniejszych przeciwników pozałatwić, żeby nie było problemu potem. A czym my mamy go niby tam wysadzić? Tego nie wiem. Motherfucker. Dobra, teraz będzie trzeba chyba. Więc czy się opłaca na niego zużywać drugi ten granacik. O! Zabity! Jumpik, superowa sprawa. Jeszcze weźmy sobie strzelbę tutaj na blisko, widzę przeciwników. Chyba się tego nie spodziewali, super, otrzymano punkt zdolności. Muszę zaraz sobie zobaczyć, czy mam opcję ulepszenia sobie czegoś. Mam coś do podniesienia, części elektroniczne, super. Teraz musimy lecieć gdzieś do góry, ale jak? Nie mam pojęcia na razie, ale chyba...
Nie, myślałem, że są tu jakieś schody, tutaj nic. A, mogę tutaj to wysadzić, ale już tego nie będę robić, bo sam umrę. Muszę... A, przecież mam drabinę, dobra. Nie widziałem tego wcześniej, ale mamy tutaj przeciwników od razu. Więc tak, jeszcze jeden nam został. Już nie. Super, nam to na razie wychodzi. Będziemy musieli jeszcze sobie chyba wytworzyć parę granatów, bo widzę, że są przydatne na tych dużych skurwysynów. To było dziwne, nie wiem jak dostałem tamte strzały. W zasadzie pociski, nie żadne strzały. Dobra, chodź tu grubasie, wysadzę cię zaraz. Tylko żeby, dobrze byłoby jakbym sam tym nie oberwał. Aha, on już umarł, dobra, bo został porażony tym chyba i ty tak nieźle. Ciekawe mnie w ogóle, co teraz dzieje się z tym bedbugiem, czy jak on tam się nazywał. Ale dobra, wracając do misji, mamy ich już wyczyszczonych, które tutaj. Tutaj nic, na minimapie jest wszystko czyste. Musimy jeszcze tam wyżej dotrzeć, ale mamy już przeciwników. Nie wiem, czemu on nam zmienia automatycznie broń, to jest, kurczę, trochę lipne, bo wcześniej miałem ustawiony chyba shotgun i wzięło nam snajperkę, no to już w ogóle. Ale chyba nam bierze specjalnie pod misję, mi się tak wydaje, wstać pod pomieszczenie. Więc granaty tutaj będą miłym przywitaniem. Czyli od razu możemy zamiast klikać kółk i wysadzać te skrzynki, możemy je wysadzić granatem w sumie. Przydatną, przemyślałem, że mam, kurczę, karabin albo snajper. A coś innego niż tą zasalaną snajperkę, bo ja tutaj gówno zrobię. Weźmy sobie tłumik. Kurde, ale srąbałem teraz to spowolnienie czasu, bo akurat wziął mi taki swój układ kamery, że nic nie mogłem zrobić. W sumie mogłem, ale nie umiem grać na razie. Więc tak, tam jest jeden chłop, możemy chyba przeskoczyć już tutaj na blisko. Kampicie i możemy wziąć chyba karabin ten fajny, który odblokowałem poprzez zabicie tego dużego chłopa już w jakiejś misji pierwszej. On jest naprawdę potężny. Po samym dźwięku słuchaj, że jest naprawdę niezłą spluwą, więc teraz możemy lecieć tutaj, już coraz bliżej tej serwerowni jesteśmy. Co my tutaj mamy w ogóle? Pomieszczenie jakieś z pieniędzmi, o kurde, ale trochę ich mało jak na taką jakby mafię. Nie mamy granatu niestety. Ale chyba sobie poradzimy bez niego. Możemy wysadzić to. Dobra, dało radę. Już przeciwników tutaj nie ma na szczęście. Serwerownia będzie centralnie gdzieś tutaj obok. Właśnie, tutaj musimy się teraz bić. Dało radę. W ogóle mnie ciekawi, gdzie jest ten Irish, Irish? Nie wiem jak on się nazywa, bo wbijamy do jego bazy i nic, nie chce nawet do nas podbić, zabić nas, ani nic w tym stylu, no trochę dziwne, wydaje mi się, że będzie się tutaj gdzieś ukrywał. Chyba, że nie uważnie znowu słuchałem dialogów i coś się stało. Okej, Clara, jestem. Musisz zacząć receiving everything now. I see it. It's all coming in. T-Bone's going to start decrypting it as soon as we have it all. That's a pretty big download. All of this is Arak's leverage, his blackmail. He's been collecting this for a long time. There, that's everything. Hurry back, Aiden. T-Bone's decrypting it now. I'm on my way. Widzicie, teraz miałem chyba karabin, wziął mi przez chwilę tłumik. Dziwna akcja. Jeszcze jedną rzecz muszę sobie zmienić, właśnie te ustawienia jasności. Powinno być chyba teraz wszystko w porządku. Nie wydaje mi się, że będzie taka łatwa ucieczka z tego miejsca. Chociaż może, nie wiem. Oh man, look at you. Crispin? No, no, wait. Pierce, right? This all you, Pierce? The auction? Arak. You the shit raining down on me? Cause I got a lot of shit raining down on me. Stop right there. I'm not about to let you get away with this. You've been fucking me up, snooping in my shit, right? Interfering with my plans. My racks, we're all dead! It was you. You were the other hacker in the Merlot. That there's my currency. My masterpiece.
and you're trying to take that from me. You took something far more valuable from me. I took from you. Motherfucker, I don't even know you. Dobra, jeszcze raz muszę tą grafikę, bo teraz zobaczyłem, że jest kompletnie czarno. Gdzie mamy iść? Nie tędy. Nie są dziurę tutaj wywalił chyba. Wannabe king in a tiny castle. Then you're wrong. And you're lucky Quinn's lapdog. Fuck you. Fuck you. Yeah. Yeah, I seen your type before, man. Self-righteous motherfuckers. I tried to count the people off the battlefield. Dimes? Now I'll make sure you get back to your family. Maybe one piece at a time, huh? And when I'm done, they're next on my list. What, you got a wife and kids? Brothers and sisters? Yeah, you hurt mine, I hurt yours, bitch! No musi być to strasznie dziwna akcja. Co tutaj mamy niby robić? No i zajebiście, chłop sobie zespałnił swoich przydupasów. Mamy tam, kurde, z tyłu gnoja. Dał radę. Rodzice, jednak będę się chyba tutaj krył. I'll take every file you have. All of your hard work, gone. We're lots of slick hotel. Bunch of rich white motherfuckers just waiting to pay us. So you take it from me? Officially someone's gonna take it from you too. The secrets get passed around. And all sorts of people are going to die for the secrets. That's the curse of power. This is not us making a deal. You pick the fight, Pierce. Let's play it out. Ain't gonna have a body to identify for your funeral. Czyli walczymy z samym Irakiem. Myślałem, że teraz przyzwie tego dużego skurwysyna jakiegoś. O cholera, jasna, no. No to wykrakałem. Jakiego on ma... Nie wiem, egzoszkielet jakiś, no przecież chłopiec jest nie do ruszenia. On ma niby jakiś dokurwiony armor, no. Dało radę wreszcie go zabić. Jezus, 5 prób przynajmniej to robiłem. W zasadzie 5 prób to ja miałem. Kurde, jaki wymagający przeciwnik. Iraq was protecting a tinderbox of blackmail. He was after something bigger. He wanted the video from the Merlot job. He never did find it. Naprawdę, ja tak dużo razy próbowałem, że to jest chore. Bedbug? He's got a chance to get out now. I hope he takes that chance. Dobra, zadziałało wreszcie. Cel zrealizowany. I co teraz dalej mamy? Wszelkimi niezbędnymi środkami misja wypełniona. Super, uwielbiam to, ten napis. Wiem, że naprawdę byłem tak zaskoczony tym, że chłop sobie wezwał takiego dużego skurwysyna. One down i coś tam dalej było napisane. Akt trzeci wypełniony w 100%, pięknie. Mamy akt czwarty. Teraz chciałem zobaczyć nie statystyki, tylko zdolności. 10 punktów umiejętności mamy. Przed chwilą dostałem jakiegoś achievementa, nawet nie zobaczyłem pełnej nazwy niestety. Ale to, że chłop sobie przyzwał dużego skurwysyna, to jest chore. Ale do tego chłop nie miał żadnego armora na sobie, tylko jakąś polóweczkę małą.
uczyniło to z niego tankownego przeciwnika, bo miał ikonkę tarczy. No to jest jakiś chory, naprawdę. Trzeba zainwestować punkty umiejętności w coś. Większa liczba ładunków może być przydatna. Mniejsze obrażenia od wybuchów. Nie używam praktycznie żadnych wybuchów obok mnie, więc... podziękujemy temu upgrade'owi. Wydłuża koncentrację. Jezus, jaki przydatny. A co jest to dalej? Czas zwalnia podczas koncentracji. Ostateczny upgrade. Znacząco wydłuża koncentrację. Dobra, z chęcią sobie zostawimy te upgrade'y. Myślałem, że już wcześniej je miałem dostęp... wzięta, ale jak widać, nie. I know what I'm doing. I don't need you on my shoulder. But I think you do. We've always been stronger as a team. Dobra, jeszcze sobie ustawimy tylko misję, żebym wiedział, gdzie mam iść. If you know that, it's not weakness to admit it. Let's face it. Without me, you wouldn't have the data. And you have it, don't you? Yeah, all of it. I want Nikki. My god, I was right to bring you in. You see? We did it. Now bring it to me. Ta nasza misja teraz wydaje się być prosta, bo musimy teraz dostarczyć mu te dane. Ale coś mi się wydaje, że Damian nie będzie chciał tak łatwo oddać Nikki. Chyba tak się nazywa nasza siostra. Ale z jednej strony to on chce tylko te dane. On ma wale dupie w zasadzie tą Nikki, jak i chyba nas. Bo on chciał tylko naszego zaangażowania się w sprawy i w zasadzie zaangażowanie się też w te dane odszyfrowywania. Ja powiem, że my tak dużo robimy dla tej siostry, że jeżeli tego nie uznasz za uratowanie życia, albo będzie dalej na nas wkurzona, to nie wiem, co ja bym jej zrobił, chyba bym ją tam zostawił. Ale też mnie ciekawi, co z tym, synem Nikki, bo w końcu on dalej siedzi u tej baby, u tej opiekunki, a ona mówiła, że wezwie policję, jeżeli Nikki nie przyjedzie, albo nie potwierdzi, że ona jest, bo coś się złego chyba dzieje. Więc naprawdę ciekawie to wszystko zaczyna wyglądać. Kto jest zabójcą siostrzenicy, naszej siostrzenicy? Nie wiem, ale pewnie poznamy pod koniec gry. Akt 4 jest już zaczynany, więc na pewno może być ciekawie. Akt 4 ma chyba 8 misji, raczej 8 misji, bo pamiętam, że patrzyłem, ostatnio było 10. A akt 5, czyli ostatni, ma tylko jedną misję, ale pewnie ta jedna misja będzie znacznie dłuższa. Coś w stylu na przykład 3 krótszych albo 4. Więc my już tutaj prawie docieramy na cel. Podróże zostało nam tylko 300 metrów. Ale ciekawi mnie, czy ta misja będzie aż taka prosta, że jedziemy tam do niego, dostarczamy mu dane, oddaje nam siorkę i o wszystkim zapominamy. Nie wydaje mi się. Ale teraz musimy jeszcze tylko przejść przez ten most. Szkoda, że on za każdym razem jest odwrócony albo wyłączony. Nie wiem, 150 metrów do dotarcia do celu. Więc już coraz bliżej jesteśmy. Ktoś puka. Ciekawie może brzmieć ta misja. Zobaczmy jeszcze, co tutaj się dalej będzie działo. Czyli musimy wejść do naszego bunkra, do naszej kryjówki drugiej, w zasadzie pierwszej, bo druga dopiero jest na innym terenie. Ktoś puka, akt 4. Czyli teraz pewnie będziemy zaglądać właśnie w jego dane, ale nie wiem, co tam ciekawego możemy znaleźć, czego szukał Damian. Ale nie wiem, zobaczymy, o co mu chodziło. Możemy już chyba wyjść. Nie, które tędy się wychodziło? Tędy nie, chyba tędy tak. Dobra, wychodzimy i analizujemy dane Iraka. Co on tam może mieć? W sumie miał tam wszystko na każdego, w zasadzie wszystkie brudy, jakie ktokolwiek mógłby mieć, żeby go szantażować. Ciekawe, czy coś miałby też na Aidena Pierce'a. Hmm? Yeah, we just gotta sift through this stuff and find a name. Yeah, well, you're in luck. Because this mess has a shitload of names. And every one of them tied to some crooked deal. Dirty cops, the club, greedy moguls, even your stand-up do-gooders. Iraq was planning to blackmail the whole city. Mm-hmm. Hey, what's this? Is this off the server? Oh, hell! Somebody's trying to hack in! We'll lose everything! Shut him out! Now! What do we do? Follow that signal back. If we can find the source, we can kill his access. Hurry! Namierz hakera, fajnie wyglądający rebus. Tego obracający się. Ale tak, musimy teraz... Co jest, kurczę?
Dobra, tutaj musimy, teraz tak. Raczej ta... Co jest, kurczę, co tak nam ekran dziwnie miga? Ten rebus nie wydaje się być trudny, ale kurczę, dziwny jest. A, czyli teraz to mamy na czas. Dobra, czyli tak jakby jak nam się pojawia to dziwne logo, to... Mamy coś nowego, kurde, na czas teraz mamy, no chyba go posrało tego kogoś. Cholera, no dajesz. Kolejny jeszcze, no! I to w ogóle ma kształt chyba mysiego ryja, mysiej twarzy, nie wiem. Mysiego pyszczka, chyba tak się to mówi. Nie wiem, ale teraz tak, musimy się chyba sprężać. Aby jeszcze tutaj, kurde, na dole. Co jest, kurczę? Aha, i nam zablokował to wszystko. Dobra, mamy to. Who is it, Clara? He seems to know you. I don't know. I'm gonna hit play. It wasn't too difficult to find them. Two men. One's a hacker, the other a fixer, as far as I could tell. Never heard of them before. I can't explain. I wanted to tell you. Nice work. Names, please. Are you planning to hurt them? When has that ever bothered you? I trust the amount is satisfactory. Damien Brinks and Aiden Pierce. Aiden? Someone's knocking. Clara. Aiden, he's trying to delete our ship. We're gonna have to shut him out fast. Aiden, come on! Gird your loins, I'm killing the power! Aiden. Who was it? Who ordered it? If I knew, I'd tell you. I swear I would. I'm so sorry. Get away from me. Shit. Can you trace it? Yeah, I'm on it. Son of a bitch, come on then. Come on! Ugh, damn it! Where are you going? That smart ass just hit us with one hell of a virus. He copied everything we had and wiped it from our systems. He knew exactly how to shut us down. I gotta go reboot the backup tower. Without it, no default. No default, no data. I'll go. No, 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 no. I'll go. I don't mind getting my hands dirty, man. You know what, Aiden? You're gonna have to stall Damien just a little while longer. I can handle Damien. I'll call you when I'm done. Good luck, amigo. Rat boy just made it personal. Ktoś puka. Akt czwarty. Misja wypełniona. Misja wypełniona. No i super. Jeszcze zobaczymy jedną sprawę. I myślę, że to będzie prosta misja. Wchodzimy, mamy dane, przekazujemy je. A tu jednak jakiś szczur musiał nas zhakować. Do tego okazało się, że jednak Clara... You picked the wrong time to piss me off. Right now, I gotta stall Damien. No właśnie, teraz będzie trzeba z tym Damienem coś uskutecznić, żeby się nie skapnął, że nie mamy danych, ale raczej nie będzie chciał współpracy. Where are you? One minute you call me with promises, then nothing? Not a peep? This time, we're gonna meet. In person. How old fashioned. Do you have something for me? We'll talk. Oh, Aiden. In that case, I pick the place. Dobra, nie wiem co Aiden chce wykminić, ale nie wydaje mi się być to dobrym pomysłem. I jaką mamy tutaj misję, pod jaką nazwą, kampania, ale co? Najciemniej pod latarnią. Może być ciekawie na pewno, ale my na razie kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, wam się odcinek podobał. Do następnego odcinka. Siemka.